Sorry for the slightly false start. I'd like to welcome everyone here to the Commonwealth War Graves Cemetery for our small commemoration. Today is a very special day for us in the UK, Canada, New Zealand and across the Commonwealth. Dzień dobry wszystkim. Przepraszam bardzo za małą sterkę na początku. Chciałbym wszystkich bardzo serdecznie powitać tutaj dzisiaj na uroczystościach Dnia Pamięci Graves'a. Dzisiaj dla nas jest bardzo szczególny dzień w Anglii, w Kanadzie i w Nowej Zelandii, a także wszędzie. Today we commemorate the bravery of the men who lie in these graves. Dzisiaj chcielibyśmy upamiętnić pamięć tych wszystkich, którzy leżą w tych grobach. But we also celebrate. We celebrate the lives they led, we celebrate their heroism, and we celebrate the lives they could have led. Ale także chcielibyśmy celebrować to, za co umarli, to, za co walczyli i to, jakie życie mogli mieć dzisiaj. And this year is particularly special for the Commonwealth because it marks the 100th anniversary of the outbreak of the First World War. I w tym roku jest szczególny rok dla nas wszystkich, ponieważ jest to stuletnia rocznica pierwszej. And in this graveyard there are some graves of men who fought in the First World War. I tutaj także są pochowani żołnierze, którzy walczyli w czasie pierwszej wojny światowej. And of course this is a year of anniversaries in Poland. And I'm particularly thinking of the anniversary of the 70th anniversary of the Warsaw Uprising. I także w Polsce jest tutaj szczególna rocznica, 70. rocznica powstania. And in this graveyard there are also the graves of men who flew missions to try and resupply the Warsaw Uprising. I tutaj także polegli piloci, którzy latali w misjach, aby wesprzeć. So thank you everyone for joining us on this very special occasion. We're very grateful for the love and respect that the people of Malbo show to our dead comrades. Dziękujemy bardzo jeszcze raz wszystkim za przyjęcie i za pokazanie swojego wsparcia. We will now begin our ceremony. Thank you. Zaczynamy teraz ceremonię. We, as a Commonwealth of Nations, meet here with the people of Poland to worship God and remember before Him all who died in the cause of freedom, justice and peace. To pray for all who survived, maimed in body and mind, and to pledge ourselves to pay whatever sacrifice is required to defeat all that is contrary to God and His will. Jesus said to his disciples, "As the Father has loved me, so I have loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. These things I have spoken to you, that my joy may be in you and that your joy may be full. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. You are my friends, if you do what I command you. No longer do I call you servants, for the servant does not know what his master is doing. But I have called you friends, for all that I have heard from my Father I have made known to you. You did not choose me, but I chose you and appointed you, that you should go and bear fruit, and that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, he may give it to you. This I command you, to love one another." Jezus powiedział do swoich uczniów, jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. The Acts of Remembrance will be read by Captain Richard Pinfold, New Zealand Defence Force. Let us remember before God and commend to his sure keeping those who have died for their country in war, those whom we knew and whose memory we treasure, and all who have lived and died in the service of mankind. They shall grow not old as we that are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun and in the morning, you will know them. Thank you.
Boże, od którego pochodzą święte pragnienia, prawe zamiary i czyny cnotliwe. Użycz swym sługom pokoju, jakiego świat dać nie może. Niech serca nasze będą poddane Twojej woli, a czasy, w których żyjemy, niech za łaską Twoją będą spokojne, od zagrożeń nieprzyjaciół wolne. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozostańcie w pokoju Chrystusa. Szanowni Państwo, dzisiejszego dnia wspominamy poległych żołnierzy wspólnoty putińskiej, dla których wiecznym miejscem spoczynku stała się ziemia malborska, na cmentarzu wspólnoty brytyjskiej w Anglii. Większość z nich to byli bardzo młodzi ludzie, walczący o wolność i prawa człowieka, stracili swe życie z dala od domu. Dzisiaj przypominają nam o ogromie zła, jakie zawsze niesie ze sobą wojna. Są przestrogą i nauką, aby zawsze podejmować wszelkie starania o pokojowe współistnienie narodów i kultur. Dziękujemy im za ich odwagę i poświęcenie. Oddajemy im cześć i najwyższe wyrazy szacunku. A o naszej pamięci świadczyć będą zawsze składane kwiaty i nasza coroczna obecność na uroczystościach w tym miejscu. Cieszy mnie fakt, że w dzisiejszych uroczystościach udział biorą zarówno kombatanci, świadkowie trudów wojny, jak i miejscowa młodzież, dla której takie uroczystości są wielką lekcją historii. Dziękuję za przybycie wszystkim tutaj zebranym, a w szczególności dostojnym gościom. Pani ambasador Nowej Zelandii, pani Wendy Hinton, panu pułkownikowi Dawidowi Hutton, panu pułkownikowi Danielowi Gelen, i panu Andrzejowi Kantak, konsulowi honorowemu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii w Polsce. Szanowni Państwo, goszczenie Państwa tutaj było dla nas wielkim honorem. Thank you, Mr. Mayor. Dziękuję, Panie Burmistrzu. Ladies and gentlemen, that concludes our short ceremony today. Panie i Panowie, to kończy naszą ceremonię dzisiaj. And if you will allow me, I would also like to say a few thank yous. Jeśli pozwolicie, chciałbym także powiedzieć kilka słów dziękuję. I would like to thank the mayor and the people of Malbork for the love and the care they show to our comrades. Chciałem podziękować panu burmistrzowi, a także ludziom z Malborka za wsparcie dla nas.
I would like to thank the Polish military for their fantastic support which they give at all the Commonwealth ceremonies that we conduct across Poland. Chciałam także podziękować polskim wojskowym uczniom. And if I may repeat what the mayor said, I would particularly like to thank the cadets for being here today. Chciałbym w szczególności podziękować kadetom. Because the men that lie here were fighting for many, many things. Ponieważ ludzie, którzy leżą tutaj, walczyli za wiele, wiele rzeczy. But above all, they were fighting for freedom for future generations, and these cadets represent our future. Ale przede wszystkim walczyli za wolność i kadeci, którzy są tutaj dzisiaj, reprezentują przyszłość. So, ladies and gentlemen, thank you again for being here and sharing this ceremony with us. We truly appreciate it. Thank you. Panie i panowie, dziękuję bardzo za przybycie tutaj i za bycie z nami. Dziękuję bardzo.